Partnerem audycji jest firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Mogliśmy być under the radar. Nikt nas nie atakował otwarcie. Nie traktował poważnie. Okay. Oczywiście wtedy, kiedy to się działo, to było bardzo frustrujące. I to jest też coś, o czym się nie mówi. W latach 90. szczególnie dziewczyny młode mogły wykonywać tylko trzy prace. Modeling, okay. Niania i sprzątanie. W Wielkiej Brytanii. W Wielkiej okay. Brytanii. Jeden z moich szefów w Onecie, jak usłyszał o moim pomyśle, to powiedział jedno zdanie, bo też miał umiejętność powiedzenia czegoś bardzo dosadnie, w czym zawierało się bardzo dużo w jednym zdaniu. Usłyszał i mówił, i ty to chcesz tu zrobić? Uważam, że jest to warunek konieczny. Rozumieć sprzedaż, prowadząc firmę. Jest to warunek konieczny, niewystarczający. Sprzedaż jest po prostu najważniejszą częścią biznesu. Sama technologia, to, że ona była dobra, to jest nic nie warte. Pomysł jest nic nie warty, technologia jest nic nie warta. Opakowanie tego, czyli wracamy tutaj do marketingu, w produkt, dopasowanie tego do rynku, to jest to, co sprawia, że biznes jest lub go nie ma. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Dagmara Łącka. Kochani, to jest pierwszy gość, a właściwie pierwsza gościni, która przyleciała do nas na nagranie prosto z Wielkiej Brytanii. Czuję się wyróżniony. Ja również dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo podekscytowana, tak jak wspominałam przed rozmową, udziałem w chyba najlepszym podcaście o biznesie w Polsce. O, to możemy już kończyć. Po takich słowach możemy już kończyć. Ja ufam, że ten czas w ogóle spędzony w Polsce, bo wiem, że jesteś tu też prywatnie i z rodziną, będzie dobrym czasem, a my ze swoimi słuchaczami dołożymy do tego swoje trzy grosze. Częściej mówi się o tobie Dagmara Łącka czy Dagny Laka? Laka. Dagny Laka. No, tak. Okej. Ty jesteś kim, Dagmara, przede wszystkim? Przedsiębiorczynią, marketerką, innowatorką? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli uda nam się to dzisiaj ustalić, to będzie to dla mnie też wielce pomocne. Jak jesteśmy przy temacie rodziny, to właśnie przy wpisywaniu zawodu rodzica w szkole dziecka? W szkole dziecka. Okej. Miałam pierwszy moment, kiedy to jest coś, co trzeba jednym słowem określić. Czuję się marketerem. Okay. Jestem przedsiębiorczynią, natomiast przedsiębiorcą można być, potem nie być, a jednak zawód jest na zawsze, jestem marketerem. Ojej, super. No to tak samo jak ja. Tak sobie o sobie lubię myśleć, więc bardzo cieszę się już z tej rozmowy, która nas czeka. To nie było tak wcale oczywiste, że ty zostaniesz przedsiębiorczynią, bo w końcu jesteś humanistką, tak? Kształciłaś się w tym kierunku. Kształciłam się w środkach masowego przekazu, więc dziennikarstwo to był mój cel zawodowy. Natomiast bardzo szybko pracując jako wydawca polskiego wydania, najpierw gazety polonijnej, potem polskiego wydania gazety The Sun w Wielkiej Brytanii,
odkryłam, że media to coś więcej niż tylko dziennikarstwo. I każdy dobry tytuł tak naprawdę jest sukcesem marketingowym, a dopiero za nim idzie bardzo dobry content. I miałam okazję pracować z osobami, które były naprawdę najlepsi, byli naprawdę najlepsi w tym, co robią, jeżeli chodzi o media i promocję tytułów. I złapałam bakcyla. Czy wtedy pomyślałaś po raz pierwszy, że możesz zostać przedsiębiorczynią? Wydawanie tytułu stworzonego od zera dało mi te podstawy. Od zera musieliśmy stworzyć zespół dystrybucji, marketingu i zespół dziennikarzy, aby wydać ten tytuł i go sprzedać. Okay. Więc to był taki startup sam w sobie, więc prawdopodobnie to był pierwszy moment, kiedy stwierdziłam, że to się może udać. A w startupie, przepraszam, że wchodzę w zdanie, bardzo często jest tak, że ograniczony zespół robi wszystko, wszystkiego po trochę, prawda? Tak. I ty też miałaś okazję próbować wtedy innych rzeczy. Miałam okazję, chociaż całe życie próbuję znaleźć to, w czym jestem wyjątkowo najlepsza. Dobra, najlepsza. Jeszcze tego nie znalazłam. Być może moją umiejętnością jest właśnie to, że bardzo szybko wgryzam się w dużą ilość tematów i umiem skakać pomiędzy kontekstami. Być może. Jeszcze nie wiem, co jest moim największym talentem. Ale nie paraliżuje cię ta myśl, prawda? Bo to bardzo uważne, co mówisz. Spotykam wiele osób, które bez względu na to, ile mają lat, czy skończonych 30, 40, czy 50, cały czas się zastanawiają, czym są najlepsi i nie mają pewnych odpowiedzi. Nie, nie mam tej, nie mam dzisiaj. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jeszcze nie wiem. Mhm. Mam nadzieję, że szybciej lub później się dowiem. Dzisiaj po prostu jestem osobą, która stara się mieć ogląd na wszystko, co się w firmie dzieje. Jeden z moich inwestorów poradził mi, prawdopodobnie ma podobną osobowość, czy z podobnym dylematem się spotykał i pokazał mi metodę deep dive'u. Czyli bierzesz jeden obszar, zagłębiasz się tak daleko, jak twoja obecna wiedza ci pozwala, patrzysz, gdzie są ślepe punkty i próbujesz im zaradzić, na nie odpowiedzieć, zdobyć więcej wiedzy, wychodzisz znowu do ogółu i bierzesz następny obszar. I tak też zbudowałam Flow City. Okej, będziemy o tym mówić. Czyli ten marketing na razie to jest z tego twojego doświadczenia coś, co najbardziej cię ekscytuje, tak? Marketing, sprzedaż, w zasadzie marketing to jest bardzo szerokie pojęcie, bo pod tym mamy i produkt, i pozycjonowanie, i cenę, i promocję. Bo wiele osób spoza naszej branży stawia znak równości między marketingiem a promocją. Czy sprzedażą. Okay. Tak? Mm-hmm. Marketing dla mnie to jest bardzo szerokie pojęcie. Właśnie to tworzenie produktu i szukanie dopasowania w rynku. Tak, bardzo się z tym zgadzam. To już nie te czasy, kiedy kiedyś koledzy od sprzedaży zajmowali się równocześnie marketingiem, albo odwrotnie, dyrektor marketingu odpowiedzialny był za sprzedaż. Oczywiście te obszary bardzo się przecinają, ale są już tak samodzielne, tak inne, tak dużo innych ważnych kompetencji trzeba posiadać w nich, że nie da się robić jednego i drugiego w tym samym czasie, co? Oczywiście, sprzedaż jest bardziej krótkoterminowa. Rezultaty widać szybciej. Na marketing trzeba, na dobry marketing, na dobrą strategię marketingową, na jej rezultaty trzeba poczekać. I bardzo często to, co ja obserwuję z moich klientów, ponieważ my dostarczamy narzędzie marketingowe, ci, którzy zbyt szybko chcą mierzyć rezultaty, tracą. I wyciągają być może zbyt pochopne wnioski co do tych aktywności, które zrealizowali. Dokładnie. No, super, że o tym mówisz. Będziemy do tego wracać. Ile lat ty już funkcjonujesz za granicą? Ponad 20. Wow, czyli to tak
prawie twoje całe biznesowe życie, tak? Tak, dłużej niż nie funkcjonuje w całym swoim życiu. I łatwiej się jest przedsiębiorcom z zagranicą? Nie masz tego porównania, tak? Bo nie robiłaś biznesu w Polsce. To jest bardzo dobre pytanie. Sama nad tym się zastanawiam od czasu do czasu. Myślę, że w biznesie jest coś takiego, o czym rzadko się mówi. I to jest niedocenienie przeciwnika. Okej. Okay. Także biznes w takim bardzo romantycznym pojęciu to jest win-win, sytuacja dwóch osób, które chcą zyskać. Czyli z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej strony jego klienta, tak? Tak. Uh-huh. I do tego dążymy. Uh-huh. Natomiast na co dzień nie zawsze tak jest. Mamy konkurencję, inwestorów i bardzo dużo innych osób wokoło, które nie do końca nam sprzyjają. I to jest coś, o czym chyba mało się mówi, ale dobrze jest mieć tego świadomość i bycie niedocenionym przeciwnikiem jako osoba, która jest urodzona poza Wielką Brytanią, bardzo często tego doświadczam. Zyskiwałaś dzięki temu? Oczywiście. Czy raczej ci to ciążyło, że ktoś jakby deprecjonował twoje osiągnięcia i twoją firmę? Do dzisiaj mi się wydaje, że jest to To było deprecjonowanie, tak? Że to było deprecjonowanie. Mhm. Tak, natomiast rezultaty mówią coś innego. Także okay. bycie niedocenionym jest zawsze im plus w biznesie. My tyle wkładamy wysiłku, żeby być dobrze postrzeganym, żeby w tej całej kulturze fake it till you make it, mm-hmm. wydaje nam się, że to jest sposób. Ale z mojego doświadczenia jest dokładnie na odwrót. Czyli pozwól, że postaram się to spuentować. Czy było tak, że konkurencja nie ceniła ciebie tam, gdzie jesteś i co robisz, bo między innymi nie pochodzisz z Wielkiej Brytanii i dzięki temu ty mogłaś rzeczywiście pokazać pazur i robić coś na większą skalę, zrobić coś agresywniej i lepiej, tak? Tak, okay. Mogliśmy być takim underdogiem, tak? Mogliśmy być under the radar. Nikt nas nie atakował otwarcie. Nie traktował poważnie. Okay. Oczywiście wtedy, kiedy to się działo, to było bardzo frustrujące, bo byliśmy na spotkaniach, nie mogliśmy dokonać integracji, na których nam bardzo zależało i które w zasadzie było naszym być albo nie być. Ale wyczekaliśmy moment, który był najmniej oczekiwany dla wszystkich, gdzie dużo naszej konkurencji, która była nastawiona na robienie eventów z wielką pompą, nadszedł moment, gdzie to nie działało. To był czas pandemii. No właśnie, tak miałem o to pytać. I my mieliśmy wtedy decyzję, co zrobić. Czy zamykamy biznes? Nawet nasi inwestorzy powiedzieli, słuchajcie, to jest oczywiste, że musimy to zamknąć. To nie może przetrwać. To jest, działamy w reklamie zewnętrznej, billboardy, panele w centrach handlowych czy przy ulicach, gdzie nie ma nikogo, to oczywiście nie ma szansy przetrwać. Nie wiemy, jak długo to potrwa. I ja się przychylałam do tej decyzji. Natomiast mój zespół technologiczny miał więcej wiary. Nie wiem, czy wiary, czy to, że oni mieli rzeczy, które w końcu mogli sobie na spokojnie skończyć. Okej. Okay. Bez klientów, bez ASAP-ów. Nie chcieli więc odpuszczać. Nie chcieli odpuszczać i wyczekaliśmy moment, gdzie już były wszystkie biura zamknięte. Nie było naprawdę nikogo. Jak poszliśmy na spotkanie z JC Deco, jednym z największych operatorów na świecie, to w biurze były tylko dwie osoby. W tym jedna bardzo decyzyjna. I przedstawiliśmy pomysł i powiedzieliśmy, w zasadzie nie macie nic do stracenia, łącząc się z nami dzisiaj. Nasz model w zasadzie rewolucjonizował rynek. Zamiast rozliczania się na czas,
My rozliczaliśmy się na każdą osobę, która przyszła obok billboarda. Więc skoro nie było nikogo, to klient nie płacił. Ten model nigdy by prawdopodobnie nie został zaadoptowany, gdyby nie ta sytuacja. Fajna lekcja z tego płynie. To miałem tutaj w studio Zuzę Ziomecką, która też opowiadała, że te trudniejsze momenty wykorzystuje jako taki czas, w którym ładuje baterie i pracuje nad czymś, co za chwilę może być właściwe dla rynku. Czyli też przekuliście to w swoje zwycięstwo. Fajnie opowiadasz o tej konkurencji, to jest mega, ona was nie doceniła, ale kiedy przyszedł ten moment zwrotny, że klienci stwierdzili, że wasze rozwiązania, wasze produkty są lepsze od tych konkurencyjnych? Pamiętasz, co było takim triggerem? Czy ten COVID, właśnie ten czas tych innowacji, które wprowadzaliście, o tym przesądził, czy coś wcześniej jeszcze o tym zdecydowało? Myślę, że po prostu mieliśmy możliwość prawdziwego, to był moment, kiedy mogliśmy naprawdę dowieść, że my rozliczamy się na człowieka przechodzącego obok billboardu w czasie rzeczywistym. Okej, okay, super. To do tego wrócę, bo to jest bardzo ważne, to jest jakby podstawą twojego modelu biznesowego. Ale jeszcze wracając, proszę cię, pozwól, ten temat zagranicy. Jak ty tam trafiłaś w ogóle? Jak to się stało, że... Bo jesteś urodzona w Polsce, tak? Jestem urodzona okay. w Polsce. I co? I ta Wielka Brytania, skąd ona się bierze i dlaczego tam to miejsce traktujesz jako swój nowy dom? To były lata przemian w Polsce, lata 90. Miałam okazję wyjechać na kurs językowy i zdecydowałam się zostać. I to jest też coś, o czym się nie mówi. W latach 90. szczególnie dziewczyny młode mogły wykonywać tylko trzy prace. Modeling, okay. niania i sprzątanie. W Wielkiej Brytanii. W Wielkiej okay. Brytanii. Mm-hmm. Nie było pozwoleń na pracę. Można było to załatwić w bardzo małych miejscowościach, co wymagało bardzo dużej administracji. Natomiast większość osób, które wyemigrowały w latach 90., wykonywało jeden z tych trzech zawodów. No, ale co cię tam ciągnęło, żeby zostać? W sensie, co takiego widziałaś w tym miejscu, które poznałaś w trakcie kursu językowego, by chcieć tam zostać? Ja po prostu zakochałam się w tym mieście. Okej. Okay. W Londynie stricte. W Londynie tak? stricte zakochałam się naprawdę. Zawsze byłam otoczona językiem angielskim. I moja mama, i jej siostry mówiły po angielsku już w tamtych czasach. I ten angielski był po prostu czymś oczywistym, że to jest okay. język, który należy znać. W Londynie podobała mi się energia tego miasta. To nie jest Nowy Jork, którego wówczas nie znałam, ale dzisiaj mam porównanie. Jest to zlepek wiosek, ludzi, którzy się bardzo dobrze znają w tych małych wioskach i tworzy to metropolię, która jest w każdym, każde sąsiedztwo jest jakby osobnym miastem. Bardzo mi się to podobało, że można się przenieść do dzielnicy 10 minut drogi i czuć się, jakby się było w zupełnie innym miejscu. I co? I składasz podanie, by zostać nianią czy modelką? Od czego się zaczyna? Pierwsza moja praca to była niania. Potem pracowałam w studiu fotograficznym jako modelka przy katalogach. I jako niania również sprzątałam. Więc wszystkie te trzy możliwości okay. wykorzystałam na maksa. I w studiu fotograficznym to też był ten moment, kiedy zobaczyłam, że jednak najciekawsza praca dzieje się po drugiej stronie kamery. Biznesu. Mhm. Tak. I to był chyba ten moment, kiedy absolutnie zdecydowałam, że reklama to jest to, co bym chciała robić w przyszłości. Natomiast to nie było coś, co wówczas się studiowało. To dziennikarstwo. Na dziennikarstwie można było studiować komunikację komercyjną i to było tak blisko reklamy, jak się dało. I oczywiście
tego typu kursy były dostępne tylko i wyłącznie za granicą, więc to też był powód mojego wyjazdu. Zakładasz spółkę swoją pierwszą, Bold Mind, w 2012 roku, ale co się dzieje do tego w takim razie 2012 roku? I z jakimi ty tam walczysz wyzwaniami? Bo na pewno nie było łatwo. Wiem, o tym mówiłaś troszkę przed rozpoczęciem tego nagrania. Nie było łatwo. Praca, którą bardzo kochałam, wydawało mi się, że mam tam bardzo jasną ścieżkę kariery. To była jedna z największych spółek prowadzonych przez francuskiego przedsiębiorcę, w której bardzo szybko doszłam do wniosku, słusznego bądź nie, że bez języka francuskiego czy francuskiego pochodzenia nie dokonam tego, co chciałam. Czekaj, czyli Polka w Londynie, ale jeszcze musiałam mówić po francusku, tak? Tak jest. To był moment, w którym podjęłam decyzję, że język polski już zawsze będzie moim atutem. Okej. Bo pracowałam z dwujęzycznymi Francuzami, którzy mówili świetnie po angielsku i widziałam, jaki to jest wielki atut. Wówczas wydawało mi się to dość niesprawiedliwe, ale dzisiaj, sama będąc dwujęzyczną osobą, pracując w drugim języku, widzę, jaki to jest wielki atut. Mieć znajomość kultury. Polska jest centrum technologicznym obecnie. Tu wytwarza się najwyższej jakości software. Jest to marka naprawdę, jeżeli chodzi o wytworzenie oprogramowania, to jest marka, która jest szanowana na całym świecie. Oprogramowanie z Polski, przez polskiego dewelopera. I to jest coś, co wykorzystałam. Dlatego jest tu dzisiaj z tobą w Warszawie rodzina i córka 6-letnia, która też z obowiązku osłuchuje się co najmniej w języku polskim. Super. Dokładnie tak. Mhm. No dobra. Bold Mind, 2012 rok. Co ta nazwa koduje? Odwagę. Odwagę, tak. Którą trzeba było mieć, żeby założyć tą spółkę? Znaleźć wspólników, inwestorów? Tak. Skąd te pobudki się wzięły w ogóle, żeby założyć tą firmę, by samemu stać się założycielem? To w końcu audycja od założycieli dla założycieli, więc ta twoja motywacja jest dla nas istotna, ważna. Lubimy o niej słuchać. Miałam wielkie szczęście mieć niesamowitych szefów. Dlaczego byli? W czym byli tacy dobrzy? W czym? To jest coś, co sama próbuję jeszcze zrozumieć, co to jest być dobrym liderem, dobrym szefem, albo może niemożliwym jest być dobrym liderem i dobrym menadżerem. Natomiast moi menadżerowie byli świetni w tym, co robią, ale to, co dla mnie było bardzo istotne, to, że miałam odwagę pójść do nich z szalonym pomysłem. I jeden z moich szefów w Onecie, jak usłyszał o moim pomyśle, to powiedział jedno zdanie, bo też miał umiejętność powiedzenia czegoś bardzo dosadnie, w czym zawierało się bardzo dużo w jednym zdaniu. Usłyszał i mówi, i ty to chcesz tu zrobić? Tu w sensie w Onecie. Więc to musiał być moment, kiedy ten pomysł zaczął dojrzewać, że jeżeli chcę zrobić ten pomysł, jeżeli on jest naprawdę dobry i ja w niego wierzę, że ja go muszę zrobić na zewnątrz. Na zewnątrz. I potem czytając Innovator's Dilemma, czyli dylemat innowatora, właśnie Christensen o tym pisze, tak, że wszystkie dobre pomysły jednak są robione na zewnątrz. Spółka, która dzisiaj świetnie funkcjonuje, nie może podcinać gałęzi, potencjalnie podcinać gałęzi, na której jest oparty cały jej sukces. Czy Onet może dzisiaj żałować, że nie podjął, czy nie dał ci tego zielonego światła na realizację tego projektu wewnątrz? Nie. Musiałaś wyjść z Onetu. Musiałam wyjść z Onetu. Nauczyłam się tam bardzo, bardzo dużo, ale może znalazłam odpowiedź na twoje pytanie, kim jest dobry menadżer. Może tak jak i dobry rodzic, że pozwala dziecku pójść w swój świat. Tak.
Interesujące słowa. To w ogóle było ciekawe, że ty z tym Onetem byłaś związana trochę w roli sprzedażowej, prawda? Tak. Jako właśnie humanistka, jako dziennikarka. To było wygodne? Takie, wiesz, to są trudne wyzwania, bez nagle spisania, czy edycji, czy w ogóle tego świata dziennikarskiego przełączyć się i zacząć sprzedawać. To ci się udawało skutecznie robić? Tak, to jest jeden z talentów, który u siebie odkryłam. Zresztą ja... Umieć odnaleźć się w różnych sytuacjach? Nie, umieć sprzedawać. Okay. Uważam, że jest to warunek konieczny. Rozumieć sprzedaż, prowadząc firmę. Jest to warunek konieczny, niewystarczający. Sprzedaż jest po prostu najważniejszą częścią biznesu. O, fajnie, że o tym mówisz. Ja mówię nawet więcej, Dagmara, że to jest zakichany obowiązek każdego założyciela, by sprzedawał, szczególnie w początkowej fazie rozwoju biznesu. Zresztą czym jest sprzedaż? Nawiązaniem relacji, zrozumieniem potrzeb drugiej strony. I znalezieniem rozwiązania. Znalezieniem rozwiązania. I albo to rozwiązanie jest, albo go nie ma. Jeżeli go nie ma, to też uszanować to. Ale jeżeli jest, to przedstawić swoje rozwiązanie. I generalnie my bardzo dużo mówimy o sprzedaży, a mało mówimy o zakupie. To jest symbioza. Sprzedaż polega na przedstawieniu rozwiązania w sposób zwięzły, elokwentny i stargetowany na potrzeby drugiej osoby. Czy nie tym jest dziennikarstwo? No tak, tak. To przypomina mi to zawsze to sławetne stwierdzenie, że ludzie lubią kupować, ale nie chcą, by im sprzedawano. Dokładnie. Okej. No dobra, a propos rozwiązań, to Boltmind, jakie tam produkty czy usługi wychodzą spod waszej ręki, ręki twojej i teamu, który zaczyna wierzyć w tą wizję? Dzisiaj jeden produkt, produkt poboczny, który był tylko w zasadzie udowodnieniem konceptu naszego genialnego rozwiązania, które było złym produktem dla złego klienta, kompletny brak dopasowania, niezrozumienie zależności i sposobu podejmowania decyzji. Czekaj. Czyli ten pierwszy produkt, który zaoferowaliście, nie był tym trafionym, tak? To był, tak. Tylko mogę powiedzieć, że dziękuję mojemu zespołowi i moim inwestorom, że w tym momencie nie powiedzieli na razie. Bo no, przyszedł moment, w którym nie można było dłużej udawać, że to, co robimy, jest po prostu nietrafione. Że klient, do którego my ten produkt chcieliśmy sprzedać, czyli narzędzie do pomiaru ludzi w centrach handlowych, okazało się, że centra handlowe naprawdę nie są zainteresowane tym, ile ludzi jest w centrum. Co ty mówisz? W czasie rzeczywistym. Okej. Czyli nie chciały współpracować, nie chciały udostępniać danych? To nie były ich dane, to były dane, które my zbieraliśmy dla nich i chcieliśmy im sprzedawać jako insight. Okay. Naprawdę nie było case'u biznesowego dla nich wiedzieć, ile jest ludzi w czasie rzeczywistym. Natomiast ich najemcy byli bardzo zainteresowani tym. Tu trochę pojawił się konflikt interesów. No i teraz jak my mamy wykorzystać te dane? Bo my poszliśmy do najemców, czyli sieci handlowych, mówiąc, mamy takie dane, wiemy, ile jest ludzi, jacy to są ludzie w centrum handlowym. Ale oni się zapytali nas, jak my to możemy wykorzystać. I zrobiliśmy taki proof of concept, czyli podłączyliśmy się, akurat udało nam się to zrobić w centrum handlowym, które miało niezależną sieć wyświetlaczy reklamowych. Mówiliśmy, zobaczcie, możecie sobie tutaj załadować reklamę i jak będzie przychodził klient, który jest o waszym profilu, to ta reklama się wyświetli. No i to był tylko, Flow City to był tylko projekt poboczny, na który zresztą był tak ryzykowny, że dostaliśmy finansowanie zewnętrzne od rządu brytyjskiego, ponieważ był tak ryzykowny.
Znaczy tylko oni byli tak odważni, tak? Dać im pieniądze. Tak, oczywiście. No i ten bardzo poboczny produkt, rozwiązujący bardzo prozaiczny problem dla sieci handlowych, czyli sieć handlowa zamiast stać z ulotką i decydować, kto komu może być wręczyć ich klientem, z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym pokazywaliśmy reklamę lub ofertę. Mówimy tu, Dagmara, o nośnikach zewnętrznych, reklamowych, cyfrowych, prawda? Tak zwane out of home, outdoor po prostu. To jest wtedy przychodzi 2017 rok, kiedy stawiasz wszystko na Flow City właśnie, tak? Kiedy zakładasz drugą firmę. Jednej ci było mało, więc zakładasz drugą. Być może tutaj jest komunikacyjnie powinniśmy to jaśniej określić, że generalnie Flow City to jest już teraz wszystko, na czym się skupiamy, okay. I jest to w spółce Boldmine. To był po prostu projekt poboczny, który popłynął własnym życiem. Wszyscy okay. nas już znali jako czyli jest Flow City. Spółka, która ma swój produkt jasne. No dobra, ale to teraz mi powiedz, Dagmara, proszę Cię, to takie pytanie nie od foundera do foundera, tylko od marketera dla marketera. Nośniki reklamowe, nawet te cyfrowe. Dzisiaj wielu marketerów jest sceptyczna co do ich wykorzystywania. My sami byliśmy w Autentii. Czy jak możemy dzisiaj, czy w ogóle powinniśmy przekonywać przedsiębiorców, że warto w dzisiejszych czasach z nich korzystać? W każdym biznesie, czy w każdym produkcie, gdzie istotne jest zaufanie, świat rzeczywisty, prezentowanie czegoś w miejscu publicznym automatycznie buduje zaufanie. Okej. Okay. Jest tu aspekt i psychologiczny, ale również praktyczny, ponieważ aby ta reklama się mogła pojawić, to i właściciel nośnika, i my, i właściciel terenu, i jeszcze przy centrach handlowych operator, czy na przykład infrastruktura kolejowa, ci wszyscy gracze, muszą się zgodzić i zaakceptować. Nie ma możliwości, aby jakakolwiek reklama, która wprowadza jawnie w błąd, mogła się pojawić. Czyli od razu to zwiększa moją wiarygodność i daje prestiż, że jestem tam obecny tak. ze swoim przekazem. Tak. Okay. To jest jeden aspekt. No właśnie. Co na to klienci? Co na to klienci? Klienci dzisiaj mierzą się z bezpieczeństwem marki w sieci. Mamy na to dużo rozwiązań, natomiast to takie najstarsze medium reklamowe, czyli outdoor, czyli szyld, czy tablica, to jest nośnik reklamowy, który ma ponad 100 lat. Jest bardzo łatwy w weryfikacji i jednym z największych wyzwań po 2017 roku było to, aby sprawdzić, czy ta reklama naprawdę się wyświetla. Czy przynosi konkretne rezultaty? Pomijając rezultaty. Okay. Czy ona w ogóle wyświetla się? Czy jeżeli ja pójdę dzisiaj pod ten billboard, czy pod ten nośnik, czy tam ta reklama się wyświetla? Okay. To jest coś tak oczywistego, co w... Na przykład w online jest nie do zweryfikowania. Czy żadne chyba inne medium, oprócz może druku, z którego się wywodzę, czyli z prasy, nie daje tego typu weryfikacji? No dobrze, ale to jest pierwszy etap. To z jednej strony chcę być pewny, że moja reklama tam zostanie zaprezentowana, czy mój przekaz, jaki mam do klienta, ale teraz czy on cokolwiek z tym zrobi? I jak, w jaki sposób w ogóle zareaguje? Dlatego pytam przekornie o to, czy outdoor cieszy się, czy powinien cieszyć się popularnością, bo jednak ogranicza trochę moją reakcję co do tego, by na dany przekaz zareagować tu i teraz. Może teraz troszkę łatwiej, bo mogę od razu czytać QR kod, wejść na stronę, zrobić to od razu w urządzeniu na swoim smartfonie, ale wcześniej no, nie było to tak oczywiste. Widziałem na przykład w drodze do pracy konkretny przekaz, widziałem go
20 razy w miesiącu, to było super, coś mi tam podświadomość kodowała, ale dalej musiałem, i to nie było wcale oczywiste, wykonać jakąś aktywność, żeby zaspokoić potrzeby reklamodawcy. Tak, nie jest to medium tak mierzalne i nie wiem, czy chcemy w ogóle iść z mierzalnością tego medium do tego stopnia, jak poszliśmy w online. Okay. Myślę, że online pokazał nam, co oznacza retargetowanie bardzo precyzyjne i zostawiłabym online z całym tym dorobkiem. W reklamie zewnętrznej budujemy po pierwsze rozpoznawalność, a po drugie preferencje. Czyli jeżeli my mamy do wyboru dwa produkty, to jesteśmy bardziej skłonni wybrać ten, o którym już wcześniej słyszeliśmy, szczególnie jeżeli niesie on za sobą potrzebę pewnej dozy zaufania. Czy to w produktach biznesowych, kiedy szukamy rozwiązania, lub jako konsumenci końcowi, kiedy to szukamy na przykład nieruchomości, nowego samochodu, nowego rozwiązania finansowego. Mhm. To, co mnie bardzo zaciekawiło, co przygotowując się do naszej rozmowy zauważyłem, to to, że implementujesz w tych swoich rozwiązaniach uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję. Tak. W jaki sposób ona pomaga zwiększać efektywność w tym biznesie? Ona przede wszystkim rozwiązuje bardzo prozaiczny problem, którego ja nie doceniałam przez lata, ale który nasi klienci bardzo, bardzo sobie cenią. I jest to planowanie mediów. Okej, okay, jak to rozumieć? Dzisiaj, aby zaplanować kampanię w Londynie dla Ciebie, wymagany jest lokalny media planner, który wie dokładnie, gdzie jest Wasz potencjalny klient. Planuje to i albo on, albo ktoś inny zajmuje się zakupem. My tą wiedzę zapakowaliśmy w algorytmy. A Ty jesteś fanką algorytmów. Jestem fanką algorytmów, ponieważ one naprawdę ułatwiają życie. Ta wiedza tajemna, którą posiada zespół planerów, który pracuje we Flow City, jeden z moich inwestorów i co-founderów, to jest to, co on robił 30 lat. I jak opowiadał mi o tym, ile zmiennych jest, co sprawia, że kampania jest dobrze zaplanowana i ryzyko zmniejsza się wraz ze zwiększeniem budżetu. Czyli można po prostu kupić wszystko, co się da. Okej, okay. Tak? Czyli zrobiliście z tego taki self-service trochę, tak? Zrobiliśmy z tego self-service. Tylko, że kupienie wszystko, co się da, kreuje barierę budżetową. Czyli Ty musisz wiedzieć, w której ja tam galerii będę w danym czasie, kiedy najczęściej bywam i tak dalej, żeby podać mi ten content, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że się zaangażuję. Czy Ty mnie trochę tak inwigilujesz w czasie zakupów? Ciebie albo kogoś, kto jest Twoim profilem. No okay, tak, no to tak. Nam dał online, że mamy bardzo dobre to segmentowanie. Już się nie da odwrócić od tego, co? Mamy segmentowanie, jesteśmy konsumentami kontentu w sieci i to daje nam bardzo dużą wiedzę o tym. My nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani Tobą, raczej Twoim urządzeniem. Jasne, jasne. W Twoim międzynarodowym zespole, bo widziałem, że jest międzynarodowy, pracują też Polacy. To są tacy Polacy z Wielkiej Brytanii czy Polacy z Polski? Polacy z Polski i co bardzo ciekawe, wydawało nam się, że oni zaraz za moment dołączą do nas w Londynie. Przeniosą się, tak? Nie. Nie chcą. Nie. To już nie jest Wyspa Szczęśliwości. Nie, nie. Szczególnie po Brexicie, tak? Szczególnie po Brexicie. Okay. No, nadal... Sama nie rozważałaś takiego kierunku, żeby tutaj na przykład do Polski się przenieść na chwilę? Albo na dłuższą chwilę? Jestem otwarta na różne rozwiązania. No, Polska kusi. Jestem tutaj bardzo często i widzę cały czas, jak naprawdę kraj, który opuściłam w latach 90. Jak się zmienił bardzo. To jest coś niesamowitego. A zmienił się na lepsze? Pod każdym względem, okay. Z mojej perspektywy. Okej. Okay.
No i wracając do tych pracowników, współpracowników, to wybacz to bezpośrednie pytanie, ale często mnie to zastanawia, czy Polacy w kontekście swoich umiejętności, doświadczeń, pewnego mindsetu są lepszymi pracownikami od tych z zagranicy, czy słabszymi, czy to w ogóle nie można porównywać, w sensie narodowość nie ma żadnego wpływu na to, jaki efekt potem przynoszą ich starania? No, narodowość ma efekt, dlatego że narodowość kreuje środowisko, w jakim jesteśmy kształtowani, w jakim przebywamy. I są oczywiście od tego odstępstwa, ale generalnie to, w jakim jest się kontekście, ma duży wpływ. No i Polska na przykład jest niesamowitym ośrodkiem, jeżeli chodzi o technologię. Politechnika Warszawska naprawdę w kontekście potencjału kreuje niesamowitych innowatorów. Nie tylko przedsiębiorców, ale też osób, które nastawione są na szukanie rozwiązań tam, gdzie może obiektywnie wydawałoby się ich nie ma. Politechnika Warszawska, ale dodajmy wiele innych uczelni też, nie tylko technicznych w Polsce. Rzeczywiście coraz więcej moich gości mówi, że nie ma żadnych kompleksów w kontekście robienia biznesu z Polski, czy właśnie w oparciu o polskie zasoby, że już niczym nie odstajemy od zagranicy. Być może największej zmiany potrzebowalibyśmy w tym obszarze mentalnym, takiego przekonania, że stać nas na dużo. Tak sobie myślę o tobie, bo widzę, że masz biura w Gdyni, w Kuala Lumpur, w Singapurze. To znaczy, że twoja firma od założenia ma być globalną? Tak, no nasza firma od momentu połączenia się z JC.com to był krok milowy chyba, którego ja wtedy też nie do końca zdawałam sobie sprawę, co to znaczy. No dostawca, partner, który ma ponad 1 000 000 nośników na całym świecie, mimo że lokalnie z nim wówczas się integrowaliśmy, dał nam dostęp do wszystkich największych ośrodków na świecie. Wszystkich lotnisk, gdzie oni są obecni. Dzisiaj jesteśmy obecni w 27 krajach, głównych ośrodkach biznesowych. To jakie masz ambicje? Gdzie ty zmierzasz biznesowo z tą swoją firmą? Co jest celem? Celem na pewno są Stany w następnym kroku, natomiast jest to akurat to jest krok milowy tak duży, że musimy się do niego bardzo dobrze przygotować i doceniam, jak wielki to będzie krok dla naszej firmy. Naszym celem przede wszystkim jest to, aby reklama zewnętrzna była dostępna dla każdego. Tak jak kiedyś ulotki. Wiadomo, ulotki to jest narzędzie, z którego będziemy korzystać coraz mniej, a w wielu krajach już jest zabronione. Tak, tak, bo to przecież papier, nie jesteśmy, chcemy być przyjaźni środowisku, więc zapomnijmy o tych tradycyjnych, staroświeckich trochę modelach. A wyświetlacze są naprawdę wszędzie. Każdy nowy budynek jest budowany z komunikacją, która jest zintegrowana z budynkiem, tak jak na przykład w Azji. No, Azja daje bardzo duże możliwości, dlatego... No właśnie, tak się zastanawiam, czy nie łatwiej byłoby ci się tam na chwilę przenieść, popilnować biznesu i go rozwijać niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, no... Otwieraliśmy z hukiem biura w Singapurze. To było huczne otwarcie z wielką pompą i bardzo, bardzo cichutko zamykaliśmy. Nie wytrzymaliśmy konkurencji. To jest właśnie jeden z tych rynków, który można bardzo nie docenić. A co o tym zdecydowało? Brakowało tej lokalnej wiedzy troszkę takiej? Oczywiście postawiliśmy na lokalną wiedzę. Natomiast no... Powiem tak, w Azji jest kultura przyjmowania jako objawioną prawdę tego, co mówi
prezes, tego co mówi lider. I to mnie zgubiło, bo ja zatrudniłam ludzi po to, żeby oni mi powiedzieli, co my mamy robić, okay. A nie patrzeć czy słuchać się tego, co mi się wydaje, że powinniśmy robić. Nie doceniłam tej różnicy kulturowej, że kultura w Azji jest, jest właśnie taka, że tam jest niedopuszczalne podważenie. Ta hierarchia jest tak bardzo ważna w biznesie, że niedopuszczalne jest podważenie tego, co mówi szef. To daj nam proszę lekcję. To co teraz zrobiłabyś inaczej? Chyba postawiłabym zupełnie osobną spółkę albo kupiła lokalną spółkę już rozkręconą. Okej. Okay. Twoim co-founderem w Bold Mind jest Nick Łącki. Nick, czyli Nikodem. Nikodem. Twój mąż to jest też niecodzienny setup, nie wszyscy go praktykują. Dobrze pracuje się z mężem, on jest zaangażowany w spółkę mniej czy bardziej, no bo on w tym samym czasie też pracuje dla innej organizacji, tak? Tak, no Nikodem utrzymał status co-foundera, jest pierwszym inwestorem. Jednym z najbardziej wykorzystywanych pracowników. Jak to pierwszym inwestorem? Wytłumacz się z tego. To znaczy był inwestorem zanim zostaliście małżeństwem? Czy Nie. Czy poprosiłaś męża o to, żeby zainwestował? Tak. Okay. Tak. Chyba to była propozycja nie do odrzucania z mojej strony. Taka z tego, jak to się mówi, friends and family środowiska. Friends and family, tak? Okay. And fools. Okej. Okay. To jest 3E. Tak. Więc nie wiem, czy jest moim przyjacielem, mężem, ale mógł również być wówczas głupcem inwestując w pomysł, który był tylko prezentacją w PowerPoincie. Okay. W momencie, kiedy ja może troszeczkę przesadzam, w każdym razie, aby zdobyć inwestycje, pokazałam pomysł, jak już się dowiedzieliśmy, nie wypalił. Natomiast oczywiście cała technologia została przekształcona. Natomiast sama technologia, to, że ona była dobra, to jest nic nie warte. Okay. Pomysł jest nic nie warty, technologia jest nic nie warta. Opakowanie tego, czyli wracamy tutaj do marketingu, w produkt, dopasowanie tego do rynku, to jest to, co sprawia, że biznes jest lub go nie ma. I rynek jest naprawdę bezwzględny, jeżeli chodzi o weryfikację pomysłów. Ale jest też w tym pewien dar. Moja sugestia do każdego, kto myśli o założeniu biznesu, byłoby to, żeby pomysł jak najszybciej zweryfikować, stanąć przed tym bardzo niewygodnym, końcowym użytkownikiem, jak najszybciej zweryfikować nie znajomi, nie rodzina, tylko taki prawdziwy przedstawiciel rynku, czy naprawdę by za to zapłacił, czy nie. Ja natomiast zdobyłam finansowanie właśnie w tej rundzie 3F, Friends, Family and Fools, na podstawie technologii, czyli takiego prototypu technologii. Bo Nick jest technologiem też, tak? Tak. Okej, okay. Czyli umiał ocenić prawdziwy potencjał tego, co masz, tak? Zgadza się. Więc technologicznie oczywiście wszystko miało ręce i nogi. Prezentacja też wyglądała dobrze, więc powiedzmy, że ten element marketingu był. I z tym prototypem, zespołem, który ten prototyp napisał, gotowy dołączyć, czyli zespół, prezentacja i prototyp, bez żadnego rozeznania w rynku, wiedzy i tak dalej, pozyskałam pierwszego inwestora. I to był Charles, który też jest co-founderem, oraz były szef grupy M. Jak się potem dowiedziałam, byliśmy pierwszą spółką, w którą on kiedykolwiek zdecydował się zainwestować. Wysłuchał wiele startupów i było zawsze nie. To był Eryk Nie. Taki miał pseudonim. I wyobraź sobie, żeby po tej inwestycji, jak rozniosła się wieść o tym, że Eryk zainwestował w Bold Minda, mieliśmy grupę
chyba z 30 czy 40 angeli, którzy po prostu chętnych chcieli przyjść, niechętnych, bardziej ciekawych, żeby zobaczyć, w co on w końcu zdecydował się zainwestować. Więc trochę szczęścia, dużo szczęścia, zbiegów okoliczności, oczywiście kontaktów. Takiego, to pokazuje to, jak jedna osoba, bo Charles zainwestował, znali się bardzo dobrze z Erykiem, bo wspólnie sprzedali biznes do WPP. Po prostu jeden kontakt pociągnął sznur innych inwestorów. No i wcześniej jeszcze mąż z tą swoją. No to, to uwiarygodniło też transakcję, ponieważ pierwsze pytanie, na które bardzo często founderzy narzekają, czyli pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko, pytają się, a kto jest w tej rundzie, ile już macie? No, skądś trzeba zebrać tą pierwszą kwotę. Która pozwala przynajmniej na wyprodukowanie prototypu, tak? Dokładnie, ale też przy każdej kolejnej rundzie, no, ciężko szukać inwestora, nie mając już jakichś środków zapewnionych. To co by powiedział teraz Nikodem? Jest zadowolony z tej inwestycji? Dzisiaj powiedział mi, że gdyby wiedział, to wtedy dałby mi całość. Okej, czyli dał 50% albo jakąś mniejszą sumę, żeby, bo nie do końca wierzył. Tak? No tak. No. I dzisiaj jest mu żal tych dość dużych procentów, które oddałam wtedy na samym początku. Tak, bo to się rzeczywiście na cap table przełożyło. Więc co jakiś czas wyrzuca mi chyba to, że za tanio wtedy sprzedaliśmy spółkę, która naprawdę była w moim odczuciu tylko prezentacją. No tak, tak. W ogóle wszystkim po czasie łatwo jest mówić, że za tanie oddaliśmy udziały, prawda? Mam dziesiątki takich rozmów za sobą. I też z perspektywy Authentic zawsze zastanawialiśmy się, czy te udziały nie mogłyby zostać wyżej wycenione, a nasze profity czy korzyści na koniec dnia byłyby znacznie bardziej jakby lepsze, wyższe. Ale nigdy nie wiemy, czy de facto no tak właśnie by było, ponieważ swoje pieniądze wydaje się inaczej. Absolutnie. To jest gdybanie. To jest gdybanie. A w biznesie naprawdę bardzo ważna jest odporność na ryzyko. Twój poprzednik, Darek Żuk, tutaj w tym studiu powiedział: podejmuj decyzje i nigdy ich nie żałuj. Oczywiście. Idź do przodu. No dobrze, jak tak patrzysz teraz na te swoje doświadczenia z perspektywy przedsiębiorczyni, ale nie tylko, po prostu człowieka, w dodatku żyjącego za granicą, to jak ten czas oceniasz? Może za wcześnie na takie refleksje i podsumowania, ale zrobiłabyś coś inaczej? Tak. Mhm. Wykorzystałabym możliwość zdobycia lepszej edukacji. Okej. Wówczas wydawało mi się, że papier papierowi równy. Dzisiaj wiem, że uczelnia ma naprawdę ogromne znaczenie. Czy wybrałabyś inną albo aspirowałabyś do tego, by studiować, czy rozwijać się w innym miejscu? Oczywiście, też, tak? Postawiłabym na najlepszą uczelnię, do jakiej miałabym dostęp. Okay. I dzisiaj jako ktoś, kto buduje zespół, rekrutuje, jestem naprawdę snobem, jeżeli chodzi o edukację. A to ciekawe, bo wiesz co, bo jest coraz liczniejsza grupa osób, które mówią, edukacja nie ma znaczenia. Ważne jest to, co masz w głowie, czego nauczysz się w praktycznym wydaniu potem. A ty jednak trochę też tak jak i ja mówisz, edukuj się, zbieraj tą wiedzę od najlepszych. I wracamy tutaj do środowiska. Środowisko, otoczenie jest jedną z rzeczy, która ma na nas największy wpływ. Chyba bardziej niż rodzina pochodzenia. Wpływ ma na nas to, z jakimi ludźmi jesteśmy otoczeni. Szczególnie w tych takich kluczowych momentach dorastania. Tam buduje się kontakty na całe życie. I tak jak wspomniałam, mój biznes dzisiaj istnieje nie dlatego, że to był dobry pomysł, bo pomysł uważam jest generalnie nic nie warty, sam pomysł. Ważne jest wykonanie.
a nie mielibyśmy szansy na wykonania, gdyby nie inwestorzy, kontakty, inwestorzy z kontaktami, którzy otworzyli nam drzwi. Bo często jestem pytana, ale jak ci się udało z takich wielkich partnerów zdobyć? To były oczywiście kontakty, ktoś, kto za nas poręczył, dobry moment i nasza gotowość. Dużo rzeczy musiało się złożyć, ale te kontakty naprawdę można zawrzeć na uczelniach. No dobra, ale te kontakty to rzeczywiście jest bardzo istotny obszar, ale jeden z wielu. Co potrzebne jest, jaka cecha charakteru, żeby je właściwie budować, żeby je potem utrzymywać, żeby naprawdę ktoś inny po drugiej stronie zechciał uwierzyć w twoją wizję, tak? Autentyczność. Autentyczność. Mhm. Nie ściemniasz. Nie. Stawiasz sprawy takimi, jakimi są? Nie wierzę w fake it till you make it. To ważne, co mówisz. Kilka razy próbowałam pokazać się z innej perspektywy. Jako większa firma niż jesteśmy. I po czasie sama teraz wiem, jak doświadczony inwestor, kontrahent, klient jest w stanie to na kilku liczbach wyliczyć. Okej. Okay. A taka najciemniejsza strona przedsiębiorczości, którą doświadczyłaś, którą przeżyłaś? Poza tym francuskim epizodem. Nie. Nie, były cięższego kalibru sprawy. Były cięższe. I co możesz nam o jednej przynajmniej opowiedzieć? Zazdrość. Jest bardzo, bardzo negatywną emocją. W biznesie czy w życiu w ogóle? W ogóle. Porównywanie się to jest naprawdę coś, z czym chyba każdy przedsiębiorca zmaga się. No właśnie, da się robić biznes bez porównywania się? Staram się. Okej. Okay. Staram się. To jaką masz na to receptę? Skupienie się na sobie. Skupienie się na tu i teraz. I po prostu chyba to, że czerpię bardzo dużo radości i przyjemności ze swojej pracy, skupianie się na tym sprawia, że mało czasu poświęcam na patrzenie na to, co robi konkurencja. Bo to naprawdę niczemu nie służy. Wiadomo, przy strategii pozycjonujemy się w jakiś sposób, ale historia pokazuje, że czasami mały gracz, który jest bardzo sfokusowany na to, co chce zrobić i jak chce zrobić, właśnie przez te swoje klapki na oczach dochodzi do celu. Super słowa. Tylko jak mam się odciąć od tego, co dzieje się dookoła mnie, jak ty mnie nawet w galerii handlowej atakujesz z tego billboardu, no? Żartuję oczywiście. Ktoś był dla ciebie inspiracją, przewodnikiem, trochę mentorem w tej drodze, którą przechodziłaś? Muszę zacząć od taty. Okej. Okay. Mój tata był sportowcem i nauczył mnie biegać długodystansowo. Ta umiejętność do dziś mi towarzyszy. Praca z oddechem, planowanie sił na długi dystans i wytrwałość. To jest taka przenośnia z biegania. No super, ale taka dłuższa perspektywa jednak, tak? I tata przekazał mi bardzo dużo wartości, które do dziś mi towarzyszą, jeżeli chodzi o rodzinę, podejście do biznesu, ale też był hustlerem. To jest bardzo niemodne w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy chcemy być bardzo kulturalni i delikatni, ale mój tata widział biznes wszędzie i też widziałam, jak rozkojarzanie się na zbyt dużo tematów. Jaką szkodę przynosi. Szkodę przynosi i myślę, że dzięki temu dzisiaj jestem w stanie skupić się na jednej rzeczy i właśnie nie patrzeć na wszystko inne, co moglibyśmy robić. Robimy to i dopóki jest dopasowanie w rynku i rośniemy i nasze KPI-e są tam, gdzie mają być, to jedziemy dalej. Nie rozglądamy się na boki. I w bieganiu to jest bardzo ważne, ale w biznesie też.
I to jest lekcja, którą mam od taty, niosę to ze sobą. Ale były też inne osoby, które mnie ogromnie zainspirowały. Miałam niesamowitych szefów. Rebecca Brooks, wydawca, teraz szefowa, wówczas szefowa News International. To była kobieta z niesamowitą charyzmą, która zaufała mi z polskim wydaniem The Sun. Kiedy Anglia i żaden z krajów wysp nie zakwalifikował się do Euro 2008, akurat pojawiłam się w jej biurze i mówi: jesteś dziennikarką? Mam pomysł. I mówi: muszę przekonać Ruperta Murdocha do tego, dostaniesz finansowanie i zrobimy to. Super. Ta idea nierozglądania się na boki, zapamiętuję ją. Rzeczywiście bardzo istotna, bardzo potrzebna. To dzisiaj te swoje doświadczenia też możesz jako trochę doradca wykorzystywać, tak? Bo zdaje się, że jesteś takim business advisor też w startupie swojej siostry o nazwie Applaudi. Dobrze tak. Wymieniam nazwę? Staram się dzielić wiedzą. Chyba nie ma lepszego sposobu na naukę lub zweryfikowanie swoich przekonań niż spróbowanie zaaplikowania tego w innym biznesie zupełnie osobnym. Bo wydaje mi się, że founderzy, którzy mają pierwsze sukcesy, mają ryzyko zamknięcia się w takim swoim bubble, w swoim takim, takiej bańce. No i to jest też bardzo ważne, żeby... A ty już osiągnęłaś sukces? Nie. Okej. A co nim będzie, kiedy poznasz, że osiągniesz sukces? Zobaczymy. Okej. Bo trochę pytam cię o to, dlatego że mamy stały punkt w programie, ty już o tym wiesz, to są zawsze takie jedna, dwie rady dla przedsiębiorców. Twoje, szczególnie w kontekście pracy za granicą, w innym ekosystemie, w innym środowisku, mogą być dla nas cenne. Co byś poradziła przedsiębiorcom, by realizowali swoje projekty z sukcesem? Albo je budowali, albo rozwijali? No, rad jest dużo wszędzie. Książek przeczytałam ponad 100 o biznesie. Jest kilka takich, które dzisiaj są u mnie na stoliku kawowym do dzisiaj. Czyli 0 do 1, tak? Innovator's Dilemma, przeczytałam Shoe Dog o Nike. Pełne są rad. No i super. Dobra, co ci tam wychodzi z tego? Świetnie się twoje. To czyta, inspiruje mnie to bardzo. Tylko ciężko to potem w życie wprowadzić, co? Czy nie? Wszystko zrobiłam na odwrót. Okej, z przekory? Czy po prostu nie wyszło? Tak wyszło. Tak wyszło. Że biznes, który był nastawiony na niesamowity wzrost, mieliśmy rosnąć, to był nasz cel ponad wszystko. Staliśmy się biznesem, który ma bardzo zrównoważony rozwój, generuje zyski, zupełnie nie to, co chciałam. Mieliśmy być wielką firmą zatrudniającą setki osób, jesteśmy bardzo małym zespołem. Chciałam postawić na niesamowity PR, a bardzo, bardzo długo byliśmy nieznani i w zasadzie było to z korzyścią, jak się teraz okazuje. Także no, nie tyle, że nie poddałam się, nie przyjęłam tych rad, zrobiłam wszystko na odwrót. Więc może jedna rada, którą mam, to ufać swojej intuicji. Bezwzględnie. Za każdym razem, kiedy próbowałam racjonalizować jedną lub drugą decyzję, mimo że intuicja podpowiadała mi inaczej, nie poszło to po mojej myśli. Być może dlatego, że moja podświadomość potem jednak chciała ściągnąć mnie na inne tory. I to też trzeba mieć na uwadze, czy to jest intuicja, czy to jest strach. Bo to mogą być bardzo podobne odczucia.
Ale dzisiaj ufam swojej intuicji bardziej niż kiedykolwiek. No i teraz w tą intuicję jeszcze też wierzą i ufają jej inni. A propos klientów czy inwestorów, o których opowiadałaś. Masz jakieś takie rytuały, czy korzystasz z jakichś narzędzi, które czynią twój dzień, twoje życie takim bardziej pełniejszym, bardziej satysfakcjonującym? Tak. Żyję rano i pracuję przez resztę dnia. Czyli zaczynam dzień wcześniej od jogi i Duolingo, ponieważ nauka języków jest moim hobby. Hiszpański, włoski? Który tam dobrze hiszpański, pamiętam? Hiszpański, włoski, zaczęłam, niemiecki, zaczęłam ten francuski w końcu. Okej, no tak, żeby tym Francuzom w końcu udowodnić. Rozmawiamy na kilka dni przed meczem, finałem olimpijskim. Polscy siatkarze zmierzą się z Francuzami w finale. Mam nadzieję, że oni im też coś udowodnią. Będę kibicować słusznemu zwycięzcy. Tak, to jest moje hobby. Bardzo, bardzo lubię się uczyć. Generalnie, tak. Okay. I ten czas dla siebie z poranną jogą, ta nauka czegoś zupełnie niezwiązanego z biznesem i zjedzenie śniadania z moją rodziną daje mi poczucie, że już zrobiłam dla siebie wszystko, co zaplanowałam tego dnia. Okay. I mogę się oddać w pełni firmie. Super. A dużo pracujesz? Długo? Uważam, że nie. No jak to? Przecież w londyńskim City to światła się świecą jeszcze o 20, 21. Widziałem to na własne oczy, więc jak to jest z tobą? Jeszcze praca w różnych strefach czasowych, opowiada, że masz klientów na całym świecie. To jest to temat bardzo drażliwy. Okej, dla kogo? Dla ciebie? Dla twojej rodziny? Dla twoich współpracowników? To znaczy dużo wysiłku wkładam w to, żeby przestać pracować, żeby nie pracować. Jakby defaultem jest jednak praca. I jak nie mam żadnych ograniczeń, to po prostu jadę. Folguję sobie. Jadę. Ale staram się aktywnie mierzyć siłę. To jest trochę jak z tym bieganiem, że chcemy przyspieszyć, chcemy jak najszybciej dobiec do celu, ale siły należy rozkładać. No, ty jesteś i tak szczęściarą, bo masz inwestora w domu, więc on rozumie, dlaczego tak ciężko pracujesz, bo przecież pracujesz też na jego zysk. Gdybyś w ogóle miała w życiu jakiś inny biznes wystartować, to co by to było? Myślałaś w ogóle kiedyś o tym? Oczywiście. No bo bywały takie trudne momenty, sama o nich wspominałaś. Był moment, że rozważałaś zamknięcie biznesu. Tak, no i co wtedy? Wróciłabyś do mediów? Nie? Czy postawiła na coś innego? Spróbowała czegoś innego? Myślę, że każdemu jest dany jeden dobry biznes w życiu. Ja wiem, że jako inwestorzy lubimy inwestować w serial founders, ale serial founders to są ci, którym się po drodze nie udało, aż im się udało. Rachunek prawdopodobieństwa mówi o tym, że jak ci się jeden bardzo dobrze udało, to prawdopodobnie następny musi być failem, tak? Natomiast jako inwestorzy myślimy zupełnie inaczej. Wydaje nam się, że temu founderowi już będzie zawsze szło, bo ma dotyk Midasa. A przepraszam, że wejdę w zdanie, a to jeśli na przykład projekt wcześniej mi się nie udał, to znaczy teraz zwiększam prawdopodobieństwo oczywiście, na to, że tak. Się uda? Okay. Wracamy do sprzedaży. Jasne. Każde nie zbliża nas do tak. I to jest też coś, co w sprzedaży bardzo często pomijamy. My jako firma mamy 20%, jakoś te 20% u nas w firmie się przewija, czyli na 8 nie mamy 2 tak. Przepraszam, na 10 nie mamy 2 tak, czyli 8 nie, 2 tak. A co większość ludzi robi po 3 nie? No tak, no. Zapomina, rezygnuje. To się nie uda, wierzyć. To nie ma sensu.
Więc no, rachunek prawdopodobieństwa, szczególnie jeżeli psychologicznie pozwala nam być zmotywowanym, jest bardzo istotny. Każde nie, każda porażka. Ja również miałam dwie porażki wewnątrz biznesu, zanim trafiliśmy z produktem. A dlaczego zespół zdecydował się zostać i to oni tak naprawdę zainwestowali we mnie. Po dwóch nieudanych próbach. Do trzech razy sztuka. Doczekali do trzeciej. I dlaczego po tym, jak poświęcili swoje weekendy, wieczory, oni przecież też w dużej mierze mają rodziny, nie stwierdzili, ja już rezygnuję. Zostali. Zostali, aż się udało. Po tych słowach to chyba musimy angielskie napisy co najmniej wprowadzić do naszego podcastu, żeby twoi współpracownicy z Londynu tego posłuchali i dobrze zrozumieli. Super. Takie finalne przesłanie od ciebie, Dagmara, Dagny, na koniec tego odcinka do naszych słuchaczy. Z czegoś jeszcze powinniśmy cię zapamiętać? Poza tym, że będziemy cię kibicować, żeby Flow City, bo to jest ten produkt, o którym mówisz, że warto się skoncentrować, tak, nie rozglądać na boki, nie musisz być serial entrepreneur, teraz jesteś w tym dobrym miejscu, jak rozumiem, się rozwijał globalnie, żebyś zdobywała kolejne przyczółki na świecie. To co jeszcze powinniśmy o tobie zapamiętać na koniec? Moje finalne przesłanie do founderów, przyszłych founderów, to postawienie na dopasowanie do rynku. To, że produkt dzisiaj nie jest dobry, nie znaczy, że nigdy nie będzie, ale też to, że on dzisiaj jest dobry, nie znaczy, że zawsze będzie. Cały czas dopasowanie powinno być gwiazdą polarną, tak zwany product market fit, powinien być gwiazdą polarną każdego foundera i lidera. Super, czyli to zapamiętujemy, czyli czekamy na to, tak, ono przyjdzie, tak? Trzeba być tylko cierpliwym. Tak. Prędzej czy później przyjdzie, tylko czy zasoby i zespół wytrzyma do tego momentu. Ale też to, że to dzisiaj działa, cały czas patrzeć, czy nadal to, co oferujemy, jest potrzebne. I jeżeli nie jest potrzebne, odpuścić, przeżyć żałobę i wziąć całą tą wiedzę i spróbować w innym kierunku. Bardzo często founderzy zbyt długo są w pomyśle, który miał swoje 5 minut, ale widzieliśmy to po pandemii, biznesy, które w tym danym momencie działały i wszystkim się wydawało, że to już będzie nasza rzeczywistość. I mimo, że mój biznes również wypłynął, wykorzystał szansę tej sytuacji, która zdawałoby się była nie do przewidzenia, to cały czas sprawdzamy, czy aby na pewno w obecnych warunkach nadal jesteśmy biznesem, który dostarcza wartość. Jeżeli przestaniemy, to odpuszczę. No i warto stawiać na intuicję, jak mówiłaś wcześniej. Drodzy Państwo, Dagmara Łącka, specjalnie dla nas z Londynu, w studio Biznes bez lukru. Dziękuję, to były świetnie opowiedziane historie. Dziękuję serdecznie. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną doliną krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.
Partnerem audycji była firma Authenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.